Mało kto wie, kim jest siostra Michała Szpaka. Marlena była kiedyś częścią skandalu. Huczał o niej cały internet. Michał Szpak, 32 lat, i Marlena Szpak, 37 lat, są rodzeństwem, które łączy szczególna więź. Mało kto wie jednak, kim jest siostra jednego z najpopularniejszych piosenkarzy w Polsce. Okazuje się, że Marlena była kiedyś częścią skandalu, o którym huczał cały internet. Chodzi o słynne urodzinowe życzenia, jakie na wideo składał jej Michał Szpak. To jednak nie wszystko. Kim jest Marlena Szpak? To może was zaskoczyć. Michał Szpak to jeden z najpopularniejszych młodych wokalistów w Polsce. Stawiał pierwsze kroki w programie X Factor, gdzie jego wizerunek został uznany za kontrowersyjny. Szpak był także jedną z pierwszych osób tak charakterystycznych w krajowym show biznesie, choć oczywiście nie jedyną. Ludzie ostatecznie przekonali się do niego, gdy reprezentował Polskę w konkursie Eurowizja. Szpak skradł wówczas serca nie tylko fanów na całym świecie, ale także, a może przede wszystkim, w Polsce. Jego kariera ruszyła z impetem. Zaczął być zapraszany do największych telewizji, a przez lata współpracował nawet z TVP, będąc chociażby jurorem w The Voice of Poland. A co w życiu prywatnym? Mało kto pamięta, że Michał Szpak, zanim zyskał wielką sławę w Polsce, wywołał niemały skandal nagraniem skierowanym do swojej siostry, Marleny Szpak. Poznajcie szczegóły. Mało kto wie, kim jest siostra Michała Szpaka. Marlena była kiedyś częścią skandalu. Huczał o niej cały internet. Michał Szpak z okazji urodzin Marleny Szpak zamieścił w sieci nagranie, które odbiło się szerokim echem, Happy Birthday to you Marlena. Wokalista wyginał się w dość kontrowersyjnych pozach, wykrzykując w języku angielskim, że życzy siostrze więcej stosunków płciowych i płynącej z nich satysfakcji. To wszystko w wulgarnej otoczce, która wywołała niemały skandal. Marlena Szpak tym samym stała się tego skandalu częścią. Huczał o niej cały internet. Wszyscy pytali, kim jest siostra Michała Szpaka, Marlena Szpak? Otóż jest to osobą bardzo ciekawą. Kobieta mieszka bowiem na co dzień w Neapolu we Włoszech, o czym mało kto wie. Jest śpiewaczką operową, więc również jest uzdolniona muzycznie, podobnie jak jej młodszy brat Michał. Marlena Szpak pojawiła się kiedyś na koncercie Michała Szpaka na Torwarze w Warszawie. Dokładnie 9 października 2016 roku zaśpiewała z nim razem na scenie. Kto wie, być może w przyszłości doczekamy się jeszcze ich wspólnego występu, a może i piosenki.